Siemacie, dobrzy ludzie. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o sprzątaniu, o wycieraniu, ale nie będzie o sprzątaniu w domu i wycieraniu klozetu, tylko będzie o czystości waszego instrumentu. Porozmawiamy sobie, jak dbać o wasz instrument i co zrobić, żeby się nie narobić, czyli jak najmniej pracy włożyć, aby utrzymać wasz instrument w czystości. Natomiast jeśli w całym twoim domu są porozrzucane skarpetki i w toalecie masz brudno, to prawdopodobnie instrument też masz brudny, więc proszę cię, zrób to dla mnie. Dbaj o swój instrument. Na siebie przede wszystkim również. Aha, i bym zapomniał. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Akademię Keyboardu Keyboardway, czyli przeze mnie. Jak ci się nie podoba, to tu będzie reklama. Tutaj sobie stąd taki kowarek wrzuciłem na YouTube, możesz sobie obejrzeć, za krokiem krok się nazywa. A dla tych wszystkich zainteresowanych, to witam was serdecznie, ja się nazywam Strużycki Jerzy i oglądasz odcinek pod tytułem Jak dbać o swój instrument muzyczny, a dokładnie jak dbać o swój instrument klawiszowy, czytaj keyboard, czy też syntezator. Zaczynamy! Nie wiem jak dla was, ale w moim życiu czystość i higiena są bardzo ważne i czystość pracy przy instrumencie i higiena tej pracy ma dla mnie duże znaczenie. Często siedzę na OLX-ie, na Allegro, przeglądam sobie używane instrumenty w wolnej chwili, o ile taka jest. I czasami to, co ludzie sprzedają, jak te instrumenty wyglądają, to po prostu jest jedna wielka masakra. Czarne, brudne, zżółkłe, to bardzo ważne. Zaraz powiem dlaczego. I zaniedbane, nawet zardzewiałe czasami widziałem. I to całkiem nie takie stare instrumenty, maksymalnie 10-letnie. Ja bym czegoś takiego prywatnie nie kupił, a tym bardziej nie miałbym ochoty grać na takim instrumencie. Potem ten syf mieć na rękach. Ale skąd się bierze ten syf? Ano przede wszystkim bierze się ten cały brud, kurz, ta narość i cała na tych instrumentach po prostu z ogromnego niedbalstwa. No co się potem dzieje? No czasami gdzieś wchodzi w kurz, w potencjometry, przestają one działać, gdzieś gumki kontaktowe pod klawiaturą przestają łączyć, bo też gdzieś się tam tego napcha. W najgorszych przypadkach wszystko posiada na głośniki, coś będzie wibrować, trzeszczeć, śmierdzieć. Takie rzeczy też się zdarzają. W pierwszej części tego filmu powiem wam o tym, jak zabezpieczać instrument i jak chronić go, a potem powiem, jak już się pobrudził, to co sobie zrobić i co najlepiej używać. Pokażę wam domowe metody i metody, które również dla was przygotowałem w formie produktów do kupienia na sklepie Akademii Keyboardu. Pierwsza kwestia jest taka. Instrument oczywiście chcecie mieć zadbany i czyściutki. No to warto byłoby go czymś okryć. A jeśli nie okryć, to chociaż nie trzymać go w stodole pełnej kurzu. No potem oczywiście sobie go wycierać i czyścić. Natomiast czym można go okryć? Najzwyklejszym materiałem, który ma bardzo gęsty splot włókien. Od biedy widziałem ręczniki Frotte, które no dobrze zatrzymują kurz, natomiast same ten kurz potem fajnie chłoną, jak sobie go wytrzepiecie, to zobaczycie ile tego kurzu potem na tym ręczniku jest. No i taki ręcznik też nie okala instrumentu dookoła, w gniazda gdzieś tam kurz się może pchać, to takie ustrojstwo, że nawet gdzieś zawieje i to się wszystko dopcha. Z pomocą tutaj przychodzą nasze pokrowce przeciwkurzowe, czy też jakiekolwiek, które sobie znajdziecie do kupienia na internecie, czy też uszyjecie sobie w domu sami. Ważne jest, aby taki pokrowiec przylegał dookoła, był miękki, elastyczny, z fajnego materiału, nie jakiegoś tam plastikowego, nie twardego, żeby wam nie porysował tej obudowy. I warto po prostu taki pokrowiec używać, on zabezpieczy waszą klawiaturę przed tym kurzem, wasze potencjometry przed kurzem, wszędzie w przyciski nie powchodzi tego tak dużo. Oczywiście jak instrument będzie użytkowany, jak będziecie grali, jak będziecie go zabierać na imprezy, na wesela, tam się używa maszyn do dymu, dymiarek, to wszystko zamienia się w zwykły pył, w zwykły kurz, to i tak osiądzie. Natomiast w domu, gdy nie używacie instrumentu, po skończonej pracy, po skończonej grze, zakrywacie wasz instrument pokrowcem przeciwkurzowym, czy też jakąś osłoną, kapą, nakryciem i cieszycie się tym, że chociaż wtedy, kiedy się nie używa, to lepiej się nie będzie ten instrument kurzył.
Ale okej, kurz to nie wszystko. Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed wilgocią, to tak naprawdę za bardzo go nie ma. No można trzymać oczywiście instrument w futerale. Są też użytkownicy, którzy użytkują instrument tylko na imprezie, a potem w domu sobie leży w futerale. I propos w ogóle transportu instrumentu. Ostatnio byłem, robiłem taniec w chmurach tam dla młodej pary, ciężki dym wytwarzałem. No i przyjechał sobie zespół, taki elegancki tajrosik dwójeczka, podrapany cały! Ale ręcznik! Instrument z bagażnika wyciągają w ręczniku. Kiedy zapytałem, czemu sobie jakiegoś pokrowca nie ogarnęli chłopaki, tak wiecie, z grzeczności, nie? Mówię, taki fajny instrument, to szkoda go. Gdzie tam, jeszcze nie było mocnego hamowania, to wiesz, nie poleciał, nie podrapał się, no to wiecie, jest do pierwszego razu tak naprawdę. Druga kwestia jest taka, że ten sprzęt na pace zawsze się przesuwa, zawsze się rysuje, obija i tak dalej, więc instrument polecam transportować w pokrowcach, takich dedykowanych case'ach, czy też skrzyniach z jakąś tam wyściółką, aby nic im się w transporcie nie stało. Więc wiecie, jak transportować pokrowiec, jak transportować instrument, wiecie, jak zabezpieczać go przed kurzem. Ale co zrobić, żeby wasz instrument ochronić przed tym żółknięciem, jak to przed chwilą było? Słuchajcie, instrument żółknie z dwóch głównych przyczyn. Pierwsza przyczyna jest wytwarzana przez was. To głównie wy, palacze, sobie robicie sami przeszkodę, chociaż jak palicie fajki i wszyscy śmierdzicie tymi fajkami, to z reguły wam to nie przeszkadza. Natomiast jak ja nie palę i wejdę do kogoś, kto pali, i na tym instrumencie jest taki ciemnożółty osad i on do pewnego stopnia jest zmywalny, bo jest jeszcze miękki, natomiast potem jak się to wszystko utwardzi, wniknie w strukturę tego plastiku, to wszystko żółknie na maksa. Więc złota zasada, jeśli palisz, to idź sobie przed dom zapal, oszczędzisz sobie farbę w domu, ściany nie będą żółkły, rzeczy nie będą ci żółkły, nie będziesz tak śmierdział, no i wasz, czy też twój instrument nie będzie tak po prostu obchodził, obściskiwał się tym całym smołem. To są takie substancje smoliste. Nawet nie wiem, jaki jest skład dokładny, ale po prostu jest to wstrętne, ohydne i totalnie niehigieniczne. I ten instrument śmierdzi masakra. Już lepiej niech śmierdzi krokietami po weselu niż dymem i papierosowym po prostu. To jest jedna przyczyna żółknięcia. Można to troszkę delikatnie niwelować jakąś tam chemią, o której potem powiem, natomiast druga ważna przyczyna żółknięcia to jest tak naprawdę to, co nas otacza ze słoneczka, promienie UV. One powodują, że długo naświetlane gdzieś tam zmieniają strukturę tego plastiku i biały staje się żółty. Widać to chociażby potem, jak macie jakieś stare myszki komputerowe 20-letnie, one są takie ciemno-żółte. Jak ktoś pamięta gdzieś tam Atari, Commodore i tak dalej, to te wszystkie klawiatury dzisiaj są takie bardzo, bardzo, bardzo zżółkłe. I na to za bardzo nie ma rady. To znaczy jest, ale w przypadku instrumentu raczej niemożliwa do zastosowania. Więc chrońcie swój instrument przed naświetlaniem promieniami słonecznymi. Co to znaczy? Jeśli macie studio muzyczne, to nie trzymajcie tego instrumentu pod samym oknem, gdzie świeci na maksa słońce. A jeśli możecie i już musi stać pod tym oknem, to zasłońcie roletę. Niech to słońce nie wali cały dzień w ten instrument, bo porobi wam przebarwienia, porobi wam plamy. Odbarwi nawet farbę, uwierzcie mi. Jak będzie długo nasłoneczniony, to pojawią się plamy na instrumencie. Kto nie wierzy, to mogę, znaczy udowodnić raczej bym nie chciał, ale znajdę takie zdjęcia. Widziałem już w internecie. Sam zresztą w sklepie nawet mam produkty poukładane na półce w sklepie z częściami samochodowymi. Tam mamy filtry w kolorowych pudełkach i tu od strony słońca one są wyblaknięte. Totalnie bez kontrastu schodzi farba. Promienie UV zabijają tą farbę. Jestem pewien, że ma to wpływ na wasz instrument, co zresztą też widać po używanych instrumentach znowuż, które sprzedają ludzie na internecie. Więc jeśli musicie trzymać je pod oknem, to zasłaniacie rolety, a jeśli nie musicie, to polecam jakiś róg, kącik, zasłonięte to od tego światła słonecznego, bo ono jest niestety w dużej mierze bardzo szkodliwe. No i tutaj znowuż pomogą pokrowce, które trochę tych promieni UV zatrzymają, ale niestety nie wszystkie. Więc jeśli chodzi o żółknięcie instrumentu, to tak naprawdę dwie główne przyczyny. Natomiast jest jeszcze bardzo ważna przyczyna, co zrobić, aby wasz instrument był czystszy, aby nie był taki tłusty, bo jak wiecie, do tłuszczu lepi się tłuszcz. I tutaj znowuż 99% tego to są wasze dłonie i ich higiena. Słuchajcie, na rękach jest multum bakterii, one się bardzo
tłuste robią. Są różni ludzie, no są ludzie, którzy mają suche ręce, spierzchnięte dłonie. Ja do takich ludzi należę, szczególnie jak mi jest zimno. Natomiast jak się robi ciepło, gorąco, to te dłonie się bardzo pocą. W pocie jest mnóstwo bakterii, mnóstwo zarazków. Jest to idealne w ogóle miejsce do rozwoju tych bakterii i zarazków i one potem robią sobie bubu. Do takiego tłuszczu przykleja się kurz. Na obudowie takiego instrumentu, chociażby jak Genos, takie tłuste plamy strasznie widać, bo ta obudowa jest matowa, zresztą SX-y macie jeszcze gorzej. No i potem do tego lepi się kurz, wygląda to źle, wstrętnie i ohydnie. No i potem rozwój bakterii, zarazków, tego nie widać gołym okiem, ale uwierzcie mi, cała tablica Mendelejewa zbiera się na waszych dłoniach, na waszym instrumencie, więc złota zasada, polecam. Traktuj instrument jak obiad. Co to znaczy? Nie masz go zjeść. Masz przed graniem umyć ręce. Jeśli grasz imprezę, to zagrałeś blok muzyczny, siadasz do stołu, jesz krokieta, przed graniem, przed blokiem myjesz ręce mydłem, wodą, kłuczesz, wycierasz do sucha, dopiero grasz. A nie ma czegoś takiego, że ty sobie zeżerzesz krokieta, tłustymi rękami będziesz smarował swój instrument, bo sam sobie po prostu szkodzisz i potem trzeba płucować, stosować chemię, jakieś tam środki z alkoholami. Im mniej chemii, tym lepiej. Naprawdę. Zwykła woda, ściereczka i można sobie pewne tematy wyczyścić. Natomiast jak już są tłuste plamy, to trzeba preparat na bazie alkoholu, najlepiej jakiegoś delikatnego, żeby tą tłuste plamy i potem te zakamarki sobie wyszorować. A skoro przechodzimy do szorowania, to teraz podpowiem wam, czego używać, co można kupić, a co można wycisnąć z domu we własnym zakresie, aby wyczyścić po prostu wasz instrument, czyli część druga naszego filmiku. No dobra, tak jak mówiłem wcześniej i tego się trzymajmy, im mniej chemii, tym lepiej. Dlatego najlepszą metodą jest po prostu dbać, aby nie było tych tłustych. I teraz tak, jeśli już wasz instrument się zakurzy, to czym go wycierać? Metod jest kilka, można wycierać instrument na sucho, można wycierać instrument na mokro. Nie, wylewamy wiadra wody, ale to logiczne. Czym wycierać? Słuchajcie, jeśli chodzi o domowe sposoby, to bawełniana, miękka bawełniana ściereczka, nasączona wodą, wyciśnięta, dobrze wykręcona, jeśli chcecie na mokro ściągać ten kurz, najlepsza metoda. Jeśli chcecie robić to na sucho, bez wody nawet, to najlepszym do tego materiałem będzie taka mikrofibra, ona ma delikatne włókna, poznać to można po tym, że jak masz suche ręce, to się te włókna nawet o to zaczepiają i one doskonale wyciągają ten kurz z wszelkich zakamarków. Natomiast no minus jest taki, że jak masz suchą ściereczkę, to od tego kurzu najdzie trochę, a potem się już będzie gdzieś też rozprzestrzeniał. Natomiast jeśli chodzi o wycieranie na sucho, to mikrofibra jest tutaj po prostu niezastąpiona. Natomiast no, jak będziesz moczył taką mikrofibrę, to ona się marze, zostawia jakieś tam smugi i znowuż do mycia mokro to się nie nadaje. Jakikolwiek miękki materiał, najlepiej niech to będzie bawełna, ściereczka, stara koszulka, wyczyszczona, wyprana, pocięta na kawałki. Możecie sobie taki instrument czyścić delikatnie, najlepiej samą wodą. Natomiast gdy pojawiają się tłuste plamy, to domową metodą będzie jakiś preparat. Słuchajcie, ja miałem długo instrument preparatem najzwyklejszym do mycia szyb typu Clean i od kiedy miałem instrumenty, tak naprawdę nic się nie działo moim instrumentom. Natomiast dajcie znać, czy wy czyścicie swój instrument. Ja testowałem jakieś preparaty do mycia okien i nigdy nie było problemu. Jakieś raczej oparte na alkoholu, nie do usuwania tłuszczu z kuchenki, nie do czyszczenia piekarników, broń Boże, żaden aceton, zmywasz do paznokci, chyba że chcecie sobie farbę rozpuścić, no tego też nie polecam. Natomiast jeśli chcecie skorzystać z moich produktów, to przygotowałem dla was taką bardzo fajną ściereczkę, która jest połączeniem mikrofibry, czyli tego idealnie ciągnącego kurz materiału, i irchy syntetycznej. Co robi ircha syntetyczna? Jak wiecie albo i nie wiecie, ircha jest używana przede wszystkim w myciu okien, w detailingu samochodowym. Ona doskonale chłonie wodę i nie pozostawia po sobie smug. I moja ściereczka jest połączeniem mikrofibry z irchą syntetyczną. Można ją używać na sucho, słuchajcie, wycierając sobie kurz tak jak zwykłą mikrofibrą, potem można ją wytrzepać, wypłukać, wysuszyć. Jeśli chcecie moczyć tą ściereczkę, to bierzecie ją pod wodę, nasączacie, wykręcacie z całej siły, myjecie sobie instrument tą ściereczką, ona po wyschnięciu nie zostawia żadnych smug, właśnie dzięki temu, że ma tą irchę syntetyczną,
doskonale ściąga ten kurz. No i jest metoda trzecia. Używacie takiej ściereczki do czyszczenia z preparatem chemicznym. I teraz w przypadku preparatów chemicznych to możecie psikać na ściereczkę. Polecam tą metodę, lepiej ją zwilżyć, żeby sobie nie nalać tego preparatu gdziekolwiek, na klawiaturę, w przyciski, w suwaki i tak dalej. I wycieracie, natomiast jak macie jakąś płaską powierzchnię, to psikacie bezpośrednio na tą powierzchnię. Możecie szmateczką wycierać sobie taki instrument. I teraz tak, jeśli chodzi o ściereczkę, mam tutaj nawet moją używaną, wypadałoby już ją też wybrać. To jest taki materiał, taka ściereczka mniej więcej tej wielkości, ona jest fajna. Nie zostawia jakichś tam włókien, syfów, włosków. Fajnie się nasącza, doskonale chłonie wodę, chłonność 400% jej wagi. Ona wchłonie tyle wody, czyli 4 razy więcej, ile sama waży. Nie marzy się, doskonale wyciąga ten kurz. Nawet, o, ja mam teraz suche ręce, to zaczepię się nawet o dłonie. To jest bardzo delikatna ściereczka. Natomiast jak nie macie, nie chcecie, to już fajną metodą jest również coś takiego, co na przykład dorzucane jest do czyszczenia obiektywów, ekranów, czasami do telefonów dołączają, czy do lustrzanek cyfrowych jest taka ściereczka specjalna. Ona nadaje się bardzo fajnie do czyszczenia ekranu, ale nie wyobrażam sobie taką ściereczką na przykład wycierać całego instrumentu. No i też nie nadaje się za bardzo do czyszczenia na mokro, bo z racji syntetycznego materiału nie chłonie w ogóle wody i po prostu rozmywa się to, rozciera. Ale do wycierania na sucho, jeśli chodzi o ekran i macie taką ściereczkę w domu, to polecam, jest po prostu rewelacja. Co do preparatów chemicznych, najlepiej oczywiście używać wody. To nie jest preparat chemiczny, ale mówiłem, im mniej chemii, tym lepiej. Natomiast polecam ściereczka plus zwykła woda. Zwykła woda, jeśli już musisz czymś moczyć. Natomiast jeśli plamy są tłuste, to zwykła woda nie da rady. No bo nie ma detergentu, wiadomo, czy tam alkoholu, który ten tłuszcz będzie rozpuszczał. I w przypadku tłustych plam, to ja mówiłem, długo używałem preparatów do mycia okien, potem używałem preparaty do czyszczenia ekranów LCD, one są oparte troszkę na bazie alkoholu, więcej w nich wody, ciutka alkoholu. Natomiast my przygotowaliśmy taki bardzo fajny płyn do czyszczenia instrumentów. To jest preparat, który jest kompozycją delikatnych alkoholi, wody, kompozycja zapachowa, jest bezpieczny dla lakieru, przede wszystkim nietoksyczny, nie zawiera żadnych ciężkich substancji, które gdzieś tam są szkodliwe, rozpuszczają ten lakier, natomiast bardzo fajnie czyszczą z tłuszczu, preparat odparowuje, nie pozostawia po sobie żadnych smug, jest go 200 ml, jest tam bardzo fajny atomizer, więc na długo wystarcza. I tak jak mówiłem, jeśli używacie już takich preparatów, to raczej nie psikajcie sobie po panelu, bo potem ciężko jest to oczywiście wyczyścić, wyciągnąć. Tutaj dla detailerów znowuż można domową metodą jeszcze używać patyczków do uszu, jeśli macie na przykład Yamaha S i tam są takie wgłębienia w tych gumowych guzikach, tam strasznie dużo syfu się ładuje. Bierzecie sobie taki patyczek do uszu, nasączacie preparatem i kręcicie w tej gumce. Uwierzcie mi, bardzo fajnie ten brud z tamtego gumowego przycisku wyjdzie. Natomiast jeśli macie płaskie powierzchnie obudowy, to sobie możecie po nich psikać, ale unikajcie psikania takim preparatem bezpośrednio na guziki, na instrument. Raczej polecam psikanie sobie dobrze, nasączyć nim ściereczkę i w przypadku tłustych plam wycierać taki instrument do po prostu czysta. Instrumentów wcale nie trzeba wycierać ściereczką, przynajmniej w celu odkurzania. Można do tego celu wykorzystać wasz domowy odkurzacz. Tylko uwaga, do tego odkurzacza musisz mieć nakładkę, która ma bardzo, bardzo miękkie, delikatne włosie. Nie może być to włosie rodem z cieniostwora, tylko musi być to włosie mięciutkie jak strusie pióra. Ja wiem, że rzadko w odkurzaczach się coś takiego zdarza, natomiast powiem wam, że u mnie w Electroluxie te włoski są naprawdę, naprawdę bardzo fajne i miękkie. I taki instrument można sobie śmialutko po panelu odkurzyć. Ten kurz będzie wysysany z tych klawiszy, z tych przycisków, tych wszystkich szpar. Natomiast jest jeszcze druga metoda, no możecie użyć sprężonego powietrza. Osobiście nie jestem zwolennikiem sprężonego powietrza, no bo wiadomo, część zostanie wydmuchana, ale gdzie się da, to ten kurz się po prostu wbije głębiej, ładnie używając tego słowa. Więc tutaj dla mnie dużo lepszą metodą jest po prostu odkurzanie instrumentu delikatną nakładką. Szczególnie fajnie
Odkurza się klawiaturę, bo nie zawsze wszędzie dojdzie się tam palcem, ściereczką czy też wacikiem kosmetycznym, a z tych szparek ten kurz idealnie zostanie wyssany. Podsumowując ten odcinek, transportujecie instrument w case'ie czy też w dedykowanym pokrowcu, trzymacie go pod pierzynką, czyli osłoną jakoś przeciwkurzową pokrowcem, wycieracie na sucho, jeśli jest możliwość, jeśli macie fajną ściereczkę, polecam rozwiązanie z wodą, a w najgorszych przypadkach, w przypadku tłustych plam, czyścicie instrument preparatem, najlepiej na bazie delikatnych alkoholi, żeby ten tłuszcz po prostu usunąć. Jeśli dotrwałeś do końca tego odcinka, to bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że pomogłem, mam nadzieję, że wiedza, którą Ci teraz przekazałem, jest dla Ciebie fajna, cenna i wartościowa. Natomiast chętnie dowiem się, czy Wy czyścicie Wasze instrumenty, jak o nie dbacie. Piszcie w komentarzu pod filmem. Aha! No i teraz najlepsze. Dla wszystkich, którzy oglądali ten odcinek, mam przygotowany 10% rabat na produkty do pielęgnacji i środki czystości Akademii Keyboardu. Wejdziesz na nasz sklep, w koszyku wpiszesz KBWAYYT, czyli Keyboard Way YouTube. Teraz kod się wyświetli tutaj i będziesz miał 10% rabatu na naszą ściereczkę i na nasz preparat. To tyle mojej reklamy. Aha, jeśli używasz już naszej ściereczki preparatu, to podziel się komentarzem, daj znać innym, czy jest fajna, czy się nadaje, co Ty o tym myślisz. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Strużycki Jerzy, Akademia Keyboardu.